Witajcie, jest to pierwszy odcinek i zaczynamy od mocnego uderzenia. O co się rozchodzi? Mamy 7 stycznia 2021 roku. Jak widać w mojej tutaj prezentacji, powtarzam w pierwszym odcinku, dominuje kolor zielony. A dlaczego zielony, to zaraz więcej wszystko się okaże podczas mojej prezentacji. Zdejmę tą maseczkę, żeby był lepiej słyszalny. I zobaczymy, co tu ciekawego przygotowałem. Dla fanów marki Nike i nie tylko, biegaczy, ale także osób, które się interesują nowościami. Tak, tu jest kolor czerwony, ale nie chodzi o ten dominat barwy czerwonej, lecz o model Nike Alpha Fly Next, który bardzo dużo namieszał. W tej prezentacji mamy tutaj model świetny, moim zdaniem bardzo udany kolorystycznie, który został wydany w roku 2020, dlatego też ten model już troszkę ma, to jest but zupełnie nowy. Te buty namieszały w świecie sportu, gdyż w 2019 roku w Berlinie Eliud Kipchoge jako pierwszy człowiek w dziejach złamał 2 godziny. 2 godziny w maratonie, przypomnijmy, 41 km, 195 metrów. Oczywiście ten maraton, który był, on był trochę sztucznie przygotowany w tym sensie, że pod zawodnika przygotowano cały scenariusz, warunki, ale to zrobił. Złamał 2 godziny i w tych butach myślę, że jest w stanie to zrobić zawodnik takiego typu jak Eliud Kipchoge. Natomiast te buty nie będą przedmiotem naszych zainteresowań, lecz ta oto paczka, która przyjechała przed chwilą, powtarzam, 7 stycznia 2021 roku. Buty zostały zamówione od razu w dniu premiery. Jest to model 2021. No i co? Być może jest to pierwsza taka prezentacja na polskim YouTubie, bo dziś przeglądałem i jeszcze nikt tego filmu nie wrzucił. A zatem zapraszam do unboxingu, który teraz się odbędzie na waszych oczach. Zdejmę sobie rękawiczki, ponieważ będzie mi łatwiej tutaj sięgnąć tego kartonika. Tutaj, proszę zobaczyć, kartonik nie jest otwarty zupełnie, teraz to uczynię. A od tej strony może. To jest but w rozmiarze 45 i też już nie idzie dostać tego na oficjalnej stronie Nike.com. To jest karton. O, tu trochę widać, że on niestety jest dziura, ale to już trudno. Tu pokazuje rozmiar 45. No i teraz uwaga, uwaga, taran. Czy są takie piękne, jak myślałem? Tutaj mamy świetną, wszystko pachnie nowością, torbę, ale rozchodzi się przecież o te buty. Tak, kolor zielony, wow, fantastyczne są, naprawdę leciutkie, coś niesamowitego. Tutaj widzimy kolor cytrynowy z emblematami nawiązującymi właśnie do Japan Exclusive, ale te buty, po prostu to jest coś niesamowitego, tutaj dotykam, są tak lekkie. Właściwie patrzę do tych i zresztą mam wypełnione papierem. To jest ten sam rozmiar, 45. Dobra. Tak, tu jest drugi but. No robią robotę. Myślę, że można w tych butach bić własne rekordy życiowe. No generalnie chciałem te buty przeznaczyć raczej do kolekcji niż do biegania, ponieważ już powiem, że w drodze są następne buty Alpha Fly, tym razem w kolorze niebieskim. No ale te buty robią ogromne wrażenie. Tutaj zobaczcie, macie tą charakterystyczną podeszwę, poduszki gazowe. Tak naprawdę takie są, trudno tak określić, ale te buty takie wykonane z innego materiału. To jest zupełnie inny materiał. Tutaj ten materiał, siateczka, Atom Knit, pianka Zoom X. Także te buty są jeszcze dostępne na Nike.com, ale tak jak powiedziałem wcześniej,
w tym rozmiarze już nie ma. Nie wiem, czy producent zdecyduje się na dodanie tych modeli, to różnie bywa. Czasami tak, innym razem jest tak, że ten model, który jest na stronie, pojawia się, znika i już więcej się nie pojawi. Także tak wygląda dzisiejsza premiera butów Nike Alpha Fly Next, wersja japońska. No nie wiem, czy każdemu te kolory się będą podobać. Ja akurat lubię bardzo jaskrawe, więc jak najbardziej wpisuje się w mój gust i myślę, że do strojów tutaj sportowych, szczególnie w takiej porze, takie buty są bardzo wyraziste i widoczne. Natomiast mamy tutaj wersję tą spokojniejszą z roku 2020. Ach, jeszcze może tutaj pokażę pewien szczegół. O, tutaj mamy informację, że te buty nawiązują do właśnie wersji japońskiej. Jak podaje producent, na tej tutaj łyżwie mamy wyrzeźbione miejsce znanej, najbardziej chyba znanej góry japońskiej Fuji. Można sobie więcej o tym poczytać na stronie. I tutaj, tak, jeszcze tutaj zobaczymy. Ok, to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Tak wyglądała premiera butów Nike Alpha Fly 2021. Pozdrawiam. Cześć.